na przykład powiecie, 13-letni chłopak bierze butelkę z benzyną 20 września, czyli zaraz jak Rosjanie napadli w Grodnie, nazywa się Kraków Jasiński, jest półsierotą, nie ma ojca, matka go tylko wychowuje i to na takiej zasadzie, że ona sama chodzi do bogatych ludzi zarabiać na życie jako praczka, a on tak siedzi do południa w takim przytułku i potem on jako pierwszy, tacy ludzie jak on, bo wojska polskiego nie było, poszło walczyć na zachód, bo Niemiec zaatakował, najpierw polecieli wszyscy tam, a tu zostali pusto, nikogo nie ma, dzieci, jakiś był żołnierz lub emeryt, czyli taki, kto się do wojska nie nadawał, jakiś stary nauczyciel. No i ci ludzie zaczęli się bronić. No i taki chłopak 13-letni, on jest symbolem obrony Grodna, z butelką benzyny na ruskie czołgi. Dobra. Ale w tym szoku całym, jak rzucił, nie popalił tej butelki. No i ruscy wyszli z tego czołgu, złapali go, przywiązali go do wieżyczki. I były barykady, czyli takie porozwalane drzwi, gruz, żeby czołg nie pojechał w ulicę, nie? No i żeby nie rzucali w ten czołg ci koledzy jego, no to jego przywiązali tak gdzieś, nie? Zagram wam tę piosenkę o tym Grodnie. Nie wiem, czy się wam spodoba, czy nie. Nieważne, ważne, żebym zagrał, żeby wam pokazać, że mnie ten temat tak ruszył, że stary chłopiec jestem i sobie takie piosenki sam piszę. Nie są one wesołe, nie są smutne, ale może wybrać. Coś zrobicie? Lubicie muzykę krakowską? Tak, wcale. A umiecie ściągać te podkłady? No. No to donieście też kiedyś jakąś piosenkę o Polsce, albo jakieś tam właśnie jadą. Są takie. No a to sam zrób, co tam? A oni myślą, że dużo główkują. Ma kuba, ale lecisz chłopie, dobry podkład jest. Ciało omdlałe, zmęczone. Główka w bezładzie oblane, kolana do krwi odarte, korku w minę osiadę. A rączki w piątki ściśnięte, w źrenice mars się zakrada, ustami rytm odpływa. Śmierszczany rywan zakłada, idącą już w rano, szale szpice na łbach, diabelska gwiazda śni, utoczny bestii krwi. Wybierzmy celny cios, odbijmy grot na los, dopóki duch nas tkwi. Nie żałuj bracie krwi. Tadziu w ramiona wtulone, czule objęła go matka. Na ustach słodki smak śmierci, uniosła 13-latka. Raz jeszcze na miasto, los go sierocy porzucił, matule wie opłakany, na zawsze Grodno opuścił. Idącą już w rano, szare szpice na łbana, diabelska gwiazda śni. Utoczmy bestii krwi, wynieśmy celny cios, odbijmy grot na los, dopóki duch nas tkwi. Nie żałuj bracie krwi. Ojciec, którego nie miałem, inny nie przyjmie do siebie. Matki dwie ukochane i Grodno będę miał w niebie. Pamiętać będą rodacy, zakaz wydadzą Sowieci. Na krowek może postawią, duszę ktoś Bogu poleci. Idącą już w ran, czarne szpice na łbach, diabelska gwiazda śni, utoczmy bestię krwi.
jeździ. Nawet kolega przestał tam na tym się telefonie bawić. A to znaczy, że coś gadamy nie takiego, jak mówiłem, okrągłe usta. Aczkolwiek wiecie, wy tam nie się iż nie jest to takie fajnie, ale jak mówicie. Słuchajcie, wiek 39 rok mamy załatwione. Sowieci weszli do kraju, do naszej Polski, bo nasza Polska nie ma taka, jak jest teraz. Jak teraz jest Polska, tutaj się kończy, tak? Załóżmy, że tu jest Białystok, tak? To wyobraźcie sobie, że ta nasza Polska to sięgała gdzieś do przodu. Było Wilno, bardzo piękne polskie miasto, duże. Kto to powiedział? Ja. Nie, to nie kibicem, to mogłem jest to zrobić? Kakao. Lwów. Tak. Jeszcze było właśnie to nasze Grodno, był Łódź do tego, ale z największych to właśnie było Wilno, Grodno, Lwów. No i Ruscy jak się zainstalowali, no to siedzieli w tej Polsce od 39 do 41, dopóki nie przyszedł Hitler i ich tam nie zaczął wtórek kopać. Potem Hitler, jak to się mówi, siły na zamiary, nie zmierzył tego dobrze i nie miał jak już walczyć. Przyszła zima, Ruscy wydognali, od 43 roku Niemcy się wracają. Powoli wycofują się z tego frontu, bo nie dają rady, z drugiej strony ich tam przecież Anglicy tłuką, polscy piloci w Anglii. Także zaczynają polskie oddziały partyzanckie powstawać w lasach, właśnie najpierw tam na Kresach. Ale rząd polski, wiecie, każdy polityk to jest taki, że musimy się dogadać, oni też walczą z Niemcami, musimy tu rozmawiać i tak dalej. No i tak rozmawiają, że mówią dowódcom, którzy są w lesie, słuchajcie, no trzeba, a tam jest pełno tych ruskich partyzantów, czyli żołnierzy, którzy nie zdążyli uciec przed Hitlerem i się chowali po lasach. No i każą polskim partyzantom z nimi się dogadać, bo mamy wspólnego wroga. Ale Ruski, to nie po to nas w 39 tłuk, żeby on teraz nam pomaga. Więc umawiają się, że będą tu z Polakami wspólnie walczyć, ale co robią? Powstaje pierwszy na jednej szczyźnie taki oddział Kmicica, Antoniego Burzyńskiego Kmicica. Facet to był taki zabiesny, bo mógł być dyplomatą, bo miał taką szkołę skończoną. I z tymi ruskimi zaczął gadać. No i któregoś dnia, w sierpniu 43 roku, Ruscy go wołają na taką, na radę, na Dagawowę. On przyjeżdża tam, idzie ze swoimi żołnierzami taką obstawą. I co się okazuje? Nie ma dogoworów, tylko zarączki. 80 ludzi i on jest zamordowany. W pobliżu jest polska partyzantka, która do tej pory z ruskimi tak dosyć dobrze żyła. Otoczeni polscy żołnierze. Ci, którzy chcą przejść do ruskiej partyzantki, mogą zostać. Ci, kto nie chcą przejść, nie ma. No i tworzą taki oddział komunistycznej partyzantki imienia Bartosza Głowackiego i mają wspólnie z ruskimi walczyć. Ale Polak z ruskim będzie pomagał temu, który jeszcze mówi rok temu mordował jego matkę, jego siostrę, która gdzieś tam na wschodzie jest. No to nie, uciekają z tego oddziału. I kto tam trafia? Ludzie uciekają, ale w tym momencie na Wileńszczyźnie za tego Burzyńskiego, który już zginął. Wcześniej komenda wysłała takiego faceta, który potem pół Polski zawojował. Nazywał się jak? Wiecie, jaki miał pseudonim? Od łupu, coś. Łup jakiś mieć. Łukaszka. Major Szyndzielarz Łupaszka, Zygmunt. I on tak tych Sowietów kochał, bo wiedział, co się stało z jego poprzednikiem. Że głównie się tłukł z tymi Sowieciarzami. Przez to był bardzo nielubiony przez Sowietów i musiał z nimi walczyć do końca. Do tego stopnia byli perfidni Sowieci, że jak wygrał z Niemcami bitwę pod Worzianami 29 lutego 1944 roku, to oni na drugi dzień, jak on odpoczywał, ci partyzanccy ruscy, którzy mieli nam pomagać, zaatakowali jego pod ratuszami, pod taką wioską. I tylko to, że był bystry facet, z jednej strony szli Ruscy i z drugiej też, a oni siedzieli pomiędzy nimi. Sprawa była tylko rzeka. Przeczekał tylko, jak się ciemno zrobi i wszystkim, czy umie pływać, czy nie umie, kazał przez rzekę uciekać swoim żołnierzom. I strzelił rakietę. A Ruscy myśleli, że ta rakieta znaczy do ataku. I ruszyli jeden na drugi. Sami się wypukli do nogi. I dlatego był takim bystrym facetem, bo potem nie mógł brać udziału w operacji Ostra Brama. A to była kolejna taka sztuczka już ruskie, która do dziś dnia będzie działać. Polscy partyzanci chcieli razem z nimi zdobyć Wilno. Umówili się, jeszcze ich ta nauczka z tym Kmicicem jeszcze nie zrozumieli, że to przecież jest w lesie. No i razem wyzwalają do Wilno 7 lipca.
A od 7 do 14 trwały walki i 14 lipca co się dzieje? Polskich tych żołnierzy, chłopców, wszystkich kajdany, najpierw do takiego obozu w Miednikach Królewskich, a potem wysyłają na wschód. U Paszka nie był głupi i powiedział dowództwu: ja tam nie pójdę tego Wilna zdobywać, bo oni mnie pierwszego załatwią. I z wszystkimi ludźmi przechodzi tutaj do tej, jak jest dzisiejsza Polska, przez granicę. Dalej się nie godzi z tym, co się tam dzieje i otwarza oddział partyzancki. Działa ten oddział w 1945 roku tutaj w rejonie Białegostoku. Tu później cały czas przez komunistów. Wiecie, kto to komuniści, czy nie wiecie? No. Kto to są komuniści? Komuniści. Ale no kto? Ale co to znaczy komuna? Komuna to przez bida. No była bida, no dobra. Także komuniści nic dobrego nie zrobili. Oni chcieli, jak na przykład twój ojciec miał warsztat samochodowy, no to tu nie będzie za warsztat samochodowy twojego ojca, tylko jego ojciec i jego będą tu pracować, a wszystko wspólnie sobie będą brać. No jak wspólnie, to twój ojciec za życie robił, że miał warsztat samochodowy, to czemu jakiś tam sąsiad ma teraz, to byli jego. No i takie porządki wprowadzali. I na to się nie godził Głupaszka, podobnie jemu żołnierze. I zaczęli tu komunistów zwalczać. Najpierw tu Białymstoku. Tu jak sobie już rady nie dawali, bo tych żołnierzy miał coraz mniej, bo ginęli, nowych nie było. Stamtąd jeszcze szli Sowieci, wracali z frontu, jak zdobyli Berlin. No i przeniósł się pod Gdańsk, Dwory Kucholskie. I tam jeszcze działał. I mam taką piosenkę o takim gościu, którego poznałem, tak jakby mieli teraz. To ja jeszcze go, on zmarł 2 lata temu. W październiku, rok temu. W październiku 2016 roku. Nazywał się Józef Banzo, pseudonim Jastrzub. On właśnie u Łaszki służył tutaj, na Miastoczyźnie i potem pod Gdańskiem. I proszę zobaczcie, po wojnie nie było samochodów tak dużo. A w takim Gdańsku może było, nie wiem, z 15 samochodów. Teraz? No teraz, to teraz to już nie powiem ile, bo nie będę liczył, ale wtedy było mało. I on mówi tak, jak ty, panie Mariusze, pan ma tutaj tworzyć ten oddział partyzancki, to trzeba kasę, bo trzeba tak. Mieć na bandaże. Trzeba mieć, żeby rolnikowi nie zabierać, jak komuniści. Bo komunista przecież zabierał. Rolnikowi zboże, czy świniaka jak miał zabitego, tak? No ale rolnik co dzieciom dał do jedzenia? Jak on musiał mu świnie sprzedać, żeby sobie buty kupić? No bo to była jego praca. Bo u Paszka robił inaczej. Przychodził z pieniędzmi. I kupował. Skąd wziął pieniądze? No tu komuny. Najbardziej, że to byli harcerze, a harcerz nigdy nie lubi budki, papierosów i tak dalej. To napadali na monopole spirytusowe. Czyli takie sklepy monopolowe jak dzisiaj 24, nie? To 24 to nie 24. Proszę? 24 to nie jest 24. Aha. A skąd nie zapytają? Proszę? Też. I słuchajcie. I wtedy Jastrzą Bando samochodem i jeszcze dwóch kolegów pojechali przez Bydgoszcz, tu jest Gdańsk, przez Bydgoszcz do Wrocławia, do Kłodzka, Wałbrzycha i tutaj właśnie zrobili taki napad, 1 000 000 złotych przywieźli Łupaszce, żeby miał na tworzenie do oddziału, żeby tam ludzie przyszli do partyzantów i żeby z Kobaną walczyli. I ja wam zagrał piosenkę, którą napisałem na podstawie takich historii, jak to Łupaszka tworzył te oddziały i o tym moim bohaterze Józefie Bardzo Jastrzębiu. Nie wiem, czy się wam spodoba. Na szynce domu. Aha, i zamknęli go bardzo późno do więzienia. Bo zamknęli go dopiero w latach 60. Najpierw dostał dożywocie, ale wyszedł, wiecie, w tym roku? W 76, tak jak ja już miałem 5 lat. To bardzo późno wyszedł. I powiedzieli mu, że powinien w ogóle zginąć. Jako sąd, powinniśmy cię w ogóle zabić w bandycie. Inni pisali swoje wspomnienia, ciebie żegnały mury więzienia, czerwone cegły długą płakały, kraty stalowe szmalene stały. Tylko zegarek w depozyt wzięty ruszył dopiero, gdy
wciągnie się u blaszki. Bilet z nich tak. Krok za krokiem krok. A każdy krok to jeden rok. Tik, tik i tak. Pamięć wróciła, a było tak. Najpierw uszczelca w brygadzie, zawsze w napadzie lub w zwiadzie. O śmianki rana wokół, willa na stołynkę mury. Potem w waszym brygadzie, Zygmunta szwadronu boju, obławy leśne postoje. Jesteście za młodzi, no to słuchajcie, to nie można tak, możecie zginąć. Bóg
ogóle dlaczego tutaj się znaleźliście i tak dalej. A pan mówi, proszę pana, mojego ojca i tych dwóch chłopaków to Sowieci zabili w Katyniu. I albo pan mnie przyjmie do partyzantki, albo sobie coś zrobi. Taki szantaż mu, kurczę, twardy. I ten major, on nigdy nie płakał, facet twardy, poszedł do tych swoich innych dowódców plutonu i mówi, kurczę, no słuchajcie, łzy mu zaczęły lecieć. Taki mały, kurwa, smyk, on mówi, że on musi iść do partyzantki. Facet nie wiedzieli, co zrobić, ale któryś był cwańszy, mówi, ty, słuchaj, no dobra, to powiedz, że ich przyjmujesz, a powiedz, żeby poszli do Wilna, daj im tam jakieś meldumy, niech zajmą są. Wtedy to poczują, że tą misję taką mają. Nie będą ich zatrzymywać ludzie czy Niemcy, bo to dzieciaki, tak? A oni poczują się, że są partyzantami, a my już wtedy przejdziemy gdzie indziej, już nigdy do nas nie trafią, bo nie będziesz brał ich na sumienie. No i on tak zrobił. Daje im to zadanie, żeby tam gdzieś poszli. Kurwa, 2 tygodnie czasu z powrotem. W innej wsi znaleźli mojego. Mało tego, jeszcze 2 gnaty przynieśli. On mówi, ale jak tego, nie, skąd macie te gnaty? A bo pan tak widzieliśmy, że pan nas tak trochę tego, a wiedzieliśmy, że do partyzantki trzeba iść z bronią. No to w Wilnie poszliśmy do fryzjera, a pod frycu siadło na hotelach, jak ludzie to się rozbierali, tak? No wieszali ten, kupił pas z bronią. A zmieni weszły wtedy, cyk, i długa z tego zakładu, nie? No i przyszli z klankami. No i w tym momencie łupaszka nie miał wyjścia, tylko ich do oddziału wziął. Jednego dał do takiej pomocy tam przy koniach, bo to wiadomo, wtedy nie było samochodów, tylko jak się poruszali, i to nie wszyscy partyzanci, ale ci zwiadowcy, no to na koniach, no to poszedł do koni. Drugi i trzeci, to z nim do końca byli aż do 1945 roku, a drugi do 1948, ale zaraz o tych powiem. To już 1945 roku, 1948 roku. Słuchaj, no bo ty już wszystko wiesz o nim, jak było. To Niemców pobili w 1945, a komuniści do Polski jak weszli, to wyszli dopiero w 1992 roku i dopiero Wałęsa tak jeszcze mi pozwolił do 1992 roku siedzieć. Że to się cały czas byli pod okupacją sowiecką. No. I słuchaj, i ten żołnierz, i ci chłopcy, jeden i drugi, potem robili ze zwiadowcą. No bo dobrze w tym byli. Jak miał jakiś oddział pójść do wsi, to wysyłał ich. Czy z meldunkiem, czy inny oddział ściągnąć? No to nigdy nie działali w jednym miejscu. Podstawowa zasada, jak jest oddział partyzancki. Nie mogą wszyscy siedzieć w kupie, przy jednym ognisku, bo ktoś wpada i nie ma. Część jest tam, część jest tam, część jest tam. Tylko jest umówione, że się dzisiaj na przykład spotykamy, tak? My się schodzimy, mówimy, co mamy zrobić i się rozchodzimy. I na tej zasadzie nigdy nie mogli złapać się komuniści. Próbowali, jak złapali, to jeden oddział, albo jeden rozbili, ale drugi i trzeci działał. Jak napadli na jeden, to ten, który był gdzieś tam w okolicy, mogły przyjść z pomocą. No i oni służyli za takich łączników. I w 1945 roku, jak przybyli na Wielkopolszczyźnie, padły rozkazy, że trzeba tych partyzantów, których można zwalniać, bo po prostu jest nas za mało, nie damy rady komunistom. I jeden z nich miał pseudonim Miklus, bo faktycznie komunistki, ten chłopiec. Udało mu się uciec na zapas, czyli tam do strefy okupacyjnej amerykańskiej, w Niemczech. Pracował w tych oddziałach wartowniczych, które tych SS-manów do sądu prowadzały. Ale jak się dowiedział w 1946 roku, że partyzanci dalej działają i że Łupaszka tu otworzył Gdański oddział, to wrócił tam, gdzie był. Czyli już był na zachodzie, już był bezpieczny, już mógł sobie tam żyć jak człowiek. Taki był patriotą, że wrócił tutaj i żeby nie było, że był mały i że oszukał ile ma lat, to komuniści mu wierzyli i by tak dostał karę śmierci, a tak dostał chyba 15 lat. Drugi natomiast, taki Miedzi Abramowicz, on Łupaszkiem praktycznie do końca. Nie wiemy, co się z nim stało. Tuż przed aresztowaniem Łupaszki, jeszcze Łupaszka zdążył mu powiedzieć, żeby poszedł gdzieś się uczyć. No i najprawdopodobniej zmienił dane, nazwisko i nie wiadomo, jak się zakończyły jego losy. Ale najmłodszym majorkiem, który był w partyzance, to zgadnijcie, ile miał lat. 7. Ty nie, co mały. 11. Skąd wiesz? Brawo. Był taki właśnie chłopaczek, miał 11 lat, był takim całkowitym sierotą. I go taka rodzina wzięła na przechowanie, on na nich mówił wujek, ciocia. I jak on gdzieś tam poszedł paść krowy, to partyzanci, ale już z innego oddziału, też Wileńskiego, to był oddział właśnie Szczerze, też w piosence było. Wzięli go i nie chcieli wypuścić z lasu, dopóki siedzieli, no bo jakby poszedł do wsi taki kajpiek, to by mógł powiedzieć, że są partyzanci, to by już wyszedł Niemcy, no i
wiadomo, jak to się mogło skończyć. Więc ten Kajtek został w tym lesie i powiedział, że chce być partyzantem. Potem wpadł jego ten przyszywany wujek, którego wzięli partyzanci i się pytają, czy to jest twoja rodzina. No nie, mówię, ja go wychowuję, bo póki znalazłem, moje rodzice poginęli podczas wojny. No i czy ty się zgadzasz na to, że on do partyzantów poszedł w kondycję? Tak, chcę. No i poszedł. Jureczek miał pseudonim. I ma i na imię Jureczek i poszedł do rusznika. I co by robił? Karabiny czyścił. Mają małe rączki, zwinne, więc pomagał czyścić broń, naprawiać rusznikami. Czyli i do dzisiaj żyje. I do dzisiaj jeździ po szkołach, opowiada te swoje historie. Jak to było. Proszę? Jak wtedy miał 11, w 44, no to sobie teraz dodaj. Do 2000 to jest ile? 56 i teraz 17, 56, 66, 73 plus 11, tak? 73, 84. Słucham. Panie mówię, czy mógł pan przerwać? Bo jest kolacja. Tak, mogę przerwać, ja już skończę. Podobało wam się? Jak będziecie chcieli, żebym tu jeszcze kiedyś przyjechał do was, to ten. Zachęcam was, żebyście... Na YouTube jest film Wyklęty. A ma pan jakieś na YouTube swoje... Nie, a spodobałem się? A masz adres mailowy? Co? Adres mailowy masz? Adres mailowy, taki, żeby na komputer... Mam, ale nie pamiętam. Facebooka pan ma? Nie, ja nie mam. Wiecie czemu tego nie mam? Wiecie czemu nie mam Facebooku i takich rzeczy? Bo to śledzą wszystko. Nie wiecie o tym? Nie. Śledzą, po co to? Po co mam ktoś śledzić? To jest niewolnik? Będzie mi śledzić? Właśnie mam, nie mam. Jakby ktoś miał adres mailowy, to wyślę swoje piosenki, możecie sobie słuchać. A jak nie, to wejdźcie na Facebooka, to ma mój kolega, nazywa taki historyk wybitny, Leszek Żebrowski. Leszek Żebrowski. I tam są trzy moje piosenki w filmikach. Nie wiem, jak wygląda, może po zdjęciu. No to tak nazwisko zapamiętaj, bo po zdjęciu. To jest Leszek Żebrowski. Łysy facet. Łysy kolano, całkowite łysy kolano. I w zakładce Facebooku, w zakładce filmy. Są trzy piosenki. Ta pierwsza, którą grałem, potem o takim rekinie. Czyli godny pseudonim miał rekin, bardzo dobry żołnierz. No. I co? Bo ma to jakąś zadzwonię z piosenkę jeszcze. Chcecie do mnie na kolację jeszcze chcecie piosenkę? Co? Piosenkę. Jedna piosenka jest ważniejsza. Kolację nie dobra. Zaczął na piosenkę, może to już nie będzie o partyzantach, ale z takiej dziewczynce, jak wam opowiadałem, jakimi pociągami. U mnie we wsi mieszka kobieta, która miała roczek. I w 1945 roku zakończyła się wojna, tak? Oni mieszkali w Wilnie, już jak tam byli Sowieci. I dlatego tylko, że jej tata był rolnikiem, tylko dlatego, że tym polskim partyzantom dawał jeść. Czasami nawet może i nie chciał dać jeść, tylko musiał, bo jak przyszli prosić, tak? Albo dali, mieli pieniądze. Za to tylko, że im pomógł, to dostali zesłanie. Wrócili po 10 latach z białych niedźwiedzi. Ona już wtedy miała 10 lat. I opowiadała, jak to mama jej zachorowała na gruźlicę. Na pieprz, przepraszam. I żeby nie zarażać innych, to musieli matkę wziąć i rok czasu na kwarantannę, tak? I ona wisiała pod taką, wiecie, pod sufitem, w takiej, w takiej kołysce. I nie tylko ona, bo dużo takich było dzieci, że matka nie żyła, bo gdzieś tam musiała chodzić do pracy, bo to żeby jeść u ruskich, to trzeba było pracować. To nie było, że ma dziecko, czy nie ma. A jej 8-letnia siostra 15 kilometrów musiała z wiadrem po wodę iść. 8-letnie dziecko. To kiedyś, jak przyszła z tą wodą, to się mówi, przerwał się człowiek, tak? Czy się szarpnął. To krew z niej cała zeszła, myśleli, że już nie odżyje. No ale udało się mu ratować. Wróciła do Polski. Tą piosenkę wam zaśpiewam. Ja chcecie oczywiście, ale chcecie. Chcecie fajne chłopaki, kurczę. No nie jak te kurde z liceum. Bierzmy do Jemisie. Miałaś wtedy roczek, gdy cię wyzwolą. Radości, spokoju i domu. Przerażenie w oczach mam, ojca los nie znam. A na dworcu w Wilnie eszelon już czeka.
lepszy koncert. Na tym łezba do. Miałaś 10 lat, gdy tu powróciłaś. W Polsce upragnione dzieckiem już nie byłaś. Miałaś 10 lat, gdy was wypuszczono. Lata 50. mówić zabroniono. O wakacjach na wschodzie, w muralskiej przyrodzie. Szczęśliwych znowu wiele. Dzięki wam bardzo, zrobiliście mi honor i przyjemność tą, że czuję się zaszczycony, żeście chcieli.